Cześć, tutaj Mister Assassino i witam Was po raz kolejny na moim kanale w kolejnym filmiku informacyjnym. Niestety na pewno jak widzieliście, znowu jest dosyć duża przerwa na moim kanale. Już nie chciałem tego mówić, nie chciałem do tego wracać, ale niestety tak się stało. Przygniotło mnie to, że zacząłem pracować, przygniotło mnie życie, można tak powiedzieć. I dlatego znowu muszę tworzyć taki materiał, ale tworzę go tylko dlatego, żebyście wiedzieli, jak planuję wszystko robić, co się dzieje z WOT-em, bo w WOT-cie niestety jest duża zmiana, niestety jest troszeczkę zmiana na początku na gorsze, ale to się zmieni na lepsze. Z innych serii raczej będzie spoko, ale ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, o co w ogóle chodzi, czemu znowu jest taka przerwa, bo większość na pewno o tym nie wie, kto ogląda mój kanał właśnie na YouTubie. Zacząłem pracować wtedy, kiedy właśnie zrobiła się ta przerwa na kanale. Pracuję dlatego, żeby mieć kasę, żeby nazbierać na swoje marzenia, na nowy komputer, znaczy nowy komputer, kartę graficzną i dysk, żeby mi pozwolił na nagrywanie serii z lepszych gier, które mają lepsze wymagania. I to będzie plan taki, że kupię te rzeczy, bo komputer mam naprawdę dobry, tylko brakuje mu karty graficznej i tego dysku. Kupię to, wpakuję do tego kompa, co mam, i będzie on mi służył do nagrywania gier i potem po załóżmy 2-3 latach, zależnie od tego jak będę wyciągał z niego to co mogę, po tych 2-3 latach zmienię go na nowy, całkowicie nowy komputer, który będzie znowu wypasiony, wydam na niego też sporą ilość kasy, żeby ciągle tworzyć dla Was bardzo dobre materiały na YouTube'a z gier pod let's play'e, czyli gier fabularnych, takich jak na przykład teraz Wiedźmin 3, takich jak Fallout 4, który teraz wyszedł, i ja nie jestem typem gamera właśnie z gierek takich fabularnych, a chciałbym to zmienić, chciałbym właśnie być takim typem gracza, chciałbym po prostu poznać ten świat bardziej i myślę, że to też będzie fajne dla Was oglądanie tego, jak odkrywam ten świat, bo naprawdę dużo gier nie widziałem, planuję też w przyszłości, jak już będę miał możliwości do tworzenia czegoś takiego, pozwolić Wam na jakby wybór takiej gry, można powiedzieć takiej gry jako klasyka, na przykład porównując Mafia 1 czy Dead Space, takie gry starsze, oczywiście mówię o pierwszych częściach, gry starsze, które Wy będziecie mogli wybrać zewsząd, jakąkolwiek, i będę starał się, znaczy starał się, po prostu w nią zagram, pokażę ją na YouTubie, dam swoją opinię, oczywiście z mojego punktu widzenia, ale mniejsza o to, to będzie w przyszłości, taki jest ogólnie plan, taki miał być kanał, ale w moim życiu pojawił się WOT i dlatego kanał został na początku zrobiony jako kanał WOTowski. I teraz do tego właśnie, do tej strony kanału WOTowskiego chcę nawiązać, bo wiem, że na razie mam dużo osób, którzy oglądają WOTa. I tak, najbardziej istotna informacja będzie dla tych, którzy wysyłają mi powtórki. Ogólnie wszystkie moje serie z WOTa, czyli Bitwa o Assassina, z Assassinem przy bitwie i Stali by walcy, będą jakby robione od nowa. Znaczy dla oglądających nie będzie to zmiana, dla tych co niestety wysłali mi bitwy będzie to zmiana, ponieważ ja jestem przytłoczony tym wszystkim na dysku, co mam, te wszystkie bitwy, ja naprawdę nie potrafię tego sam ogarnąć, nie potrafię sobie tego jakoś ułożyć i wiem, że niektórzy już nawet na te bitwy na moim kanale nie czekają, więc nie ma to sensu tworzenia tych filmów. Oczywiście rozumiem, że te osoby przez to cierpią jakby, przez to, znaczy przeze mnie, że nie nagrałem tych bitew, bo miałem taką możliwość, ale po prostu no przytłoczyło mnie to wszystko i nie dałem po prostu rady, więc co ja chcę przekazać, przejdźmy do sedna, bo ja tylko mieszam naokoło. Chciałbym, abyście jeszcze raz, te osoby, które jeszcze się nie zmęczyły moją osobą i moim nagrywaniem bitew, abyście nadesłali mi jeszcze raz powtórki na maila i proszę to wszystkich, stałych bywalców również, chociaż mam ich powtórki na dysku, ja mam to tak porozrzucane, że ja nie mogę tego ogarnąć, więc przepraszam i proszę, abyście jeszcze mi dali tą szansę z nagraniem powtórek. Fajnie by było, fajnie jakbym to wszystko od nowa zrobił i jakby to miało jakieś ręce i nogi w
procesie, jakby powiedzieć, twórczym, ponieważ to kompletnie u mnie leży, a chciałbym, żeby to było ogarnięte i niestety, jeśli nie zrobię czystki, nie ogarnę tego, więc muszę to zrobić i po tym naprawdę myślę, że będą filmy pojawiać się częściej, szybciej i może będą nawet troszeczkę lepiej jakościowo. Na pewno komentarz się poprawi, chociaż już się poprawił. Ale przechodząc jeszcze do sedna, jeśli jeszcze chcecie mi wysłać te powtórki, ja bardzo chętnie z otwartymi rękoma przyjmę je. Jeszcze raz nagram je, oczywiście, jeśli te powtórki nadadzą się do moich serii. Tylko proszę was, żebyście też zrobili porządek, czyli jak wysyłacie powtórkę do Bitwa u Assassina, prosiłbym, żeby w mailu była tylko jedna powtórka. Możecie wysłać trzy maile, ale żeby w tym mailu była jedna powtórka, bo dla mnie naprawdę, jak wysyłacie mi pięć powtórek w jednym mailu na przykład, to już dla mnie masakra. Maksymalnie, bez przesady, maksymalnie trzy powtórki w Bitwie o Assassina i z Assassinem przy bitwie. Wtedy jakoś to ogarnę. Co do stałych bywalców, jeśli ktoś chce się dostać do stałych bywalców, jeśli ktoś był i niestety musi te powtórki nadesłać jeszcze raz, mogą to być, prosiłbym bardziej oczywiście o linki do Vot Replace'a, bo to jest dla mnie najbardziej optymalne, a co do stałych bywalców, po prostu wyślijcie mi taką listę linków do waszych bitew, bo jednak chciałbym, żeby to były bitwy, które wy chcecie pokazać. I też właśnie, bo nie wspomniałem, zmieniła się troszeczkę zasada u stałych bywalców. Jeżeli wy nadsyłacie mi bitwę, oczywiście do stałych bywalców, którzy już są zatwierdzeni, jeżeli wy mi nadsyłacie bitwę, to jakby uznaję tą bitwę, że ona się dostaje, bo wy chcecie ją zaprezentować na moim kanale. Ja nie mam wtedy na to wpływu, że wy pokazujecie tą powtórkę. Będzie taka polityka teraz na tej serii. Jeśli nowa osoba wysyła mi powtórki do stałych bywalców, to muszę zatwierdzić 10 powtórek. Niestety taka jest zasada, jest trochę ich sporo, ale muszę zatwierdzić 10 dobrych powtórek, żeby wiedzieć, że ta osoba gra często w WOTA i będzie się często pojawiała na właśnie moim kanale w serii stałych bywalców, bo chciałbym, żeby też to było. Oczywiście w stałych bywalcach będę raczej, też zmieniłem tą zasadę, będę raczej sam komentował powtórki, bo chciałbym, żeby ten komentarz był taki dynamiczny i bardziej przeze mnie opisana cała rozgrywka powtórce, bo jeśli osoba jest jeszcze osoba, która rozegrała tą powtórkę, to ja się czuję troszeczkę, powiedzmy, tak nieswojo, czuję się taki, nie wiem jak to nazwać, taki przytłoczony tą osobą i troszeczkę ciężko mi wtedy prowadzić dialog, ciężko mi prowadzić ogólnie taki komentarz dynamiczny z bitwy. Ogólnie nie mogę się do tego przyzwyczaić. Oczywiście będę starał się w serii z Assassinem przy bitwie to zmieniać, będę starał się, żeby to wyglądało sensownie, więc też bym prosił, żebyście podsyłali mi powtórki do serii z Assassinem przy bitwie, ponieważ chciałbym też rozwinąć jakoś tą serię, chciałbym rozwinąć ten komentarz i po prostu robić to jakoś sensownie. Myślę, że to z WOTA wszystko, po prostu największa moja prośba to jest, żebyście podesłali mi powtórki, które chcecie, żeby były na moim kanale. Nie pamiętam dokładnie, jaka jest najniższa wersja, ale prosiłbym, żebyście nadsyłali mi raczej powtórki z tych wersji, które są teraz, albo tak dwa patche do tyłu, bo jednak to by było dla mnie najbardziej do ogarnięcia. Więc dobra, to by było na tyle dla WOTowców. Bardzo by było fajnie. Tu już wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć i jeszcze raz was bardzo przepraszam za taką akcję, ale naprawdę jestem przytłoczony tym wszystkim i nie daję już rady i muszę zrobić taką czystkę. I jeśli teraz to zrobię, to będzie mi lepiej się pracowało później z tym wszystkim, ponieważ to już będzie do końca. Jeśli teraz to zrobię jakoś ładnie, to poukładam, bo już wiem, jak to ogarnąć, to będzie to ładnie zrobione, więc przepraszam was za to i proszę o wyrozumiałość. A co do innych serii na moim kanale, może zacznę od drugiej dużej serii, która się też pojawiła stosunkowo niedawno, ale już trochę jest, czyli Minecrafta. WOTowców już nie męczę, więc jeśli ktoś gra tylko w WOTa, to po prostu może wyłączyć filmik, ponieważ wszystkie informacje z WOTa są już przekazane. A co do Minecrafta, filmy będą się dalej pojawiały z Minecrafta, będą na tym samym świecie, jest tam już zrobiony praktycznie do końca port. Został mi tylko magazyn, który powolutku kończę, zostało mi oświetlenie portu, które będzie dosyć proste, ale będzie automatyczne.
I co do domku, już jest praktycznie cały skończony, mamy jakiś tam magazyn, który nie jest pokazany na odcinku. Na odcinku będzie pokazana kuchnia, która już jest całkowicie skończona, będzie tam oczywiście ładnie pokazana. Jest malutkie pomieszczenie multimedialne, można to tak nazwać. Było całkowicie przemeblowanie domu, było leciutkie wyburzanie ścian, to zresztą zobaczycie. I mam troszeczkę taki tajemniczy projekt, który niedługo się pojawi, może za dwa odcinki, może za dwa, nie będę przesadzał, dwa, maksymalnie trzy odcinki będzie to. Znaczy mówiąc, będzie kuchnia, dwa odcinki, będzie kuchnia, odcinek i wtedy ten projekt, takie coś, więc za trzy albo dwa odcinki, które się pojawią na kanale. Co do gry Worms World Party, to ona jest stworzona tak, jaki był zamysł, czyli wtedy, kiedy będę miał na nią chęć, ponieważ to nie jest taka seria, to jest taka seria bardziej, która odrywa się od wszystkiego i mogę sobie popykać, pogadać. Ogólnie takie miły powrót do takiej starej gierki, którą mogę nagrywać. Co do serii BeamNG Drive, troszeczkę jest z nią roboty, nie powiem, filmy są minutowe, minuta 30, ale troszeczkę jest z nią roboty, ale postaram się, żeby też to było jakoś ogarnięte. Wiem, że na razie są tylko te same dwa samochody, które się zderzają. Kończę już crash testy właśnie z udziałem tego modelu pojazdu, niedługo pojawi się nowy. Chciałem, żeby było to jakoś ogarnięte. Myślę, że tak koło 10 filmów będzie z jednym modelem pojazdu. Mamy teraz 7 filmów. Wiem, że jeszcze zostało zderzenie w tył, bodajże zderzenie jakieś w bok i na pewno dachowanie, chociaż nie, będzie trochę więcej, będzie może koło 15, więc koło tego, ale mniejsza o to, to już się ogarnie, teraz wam też nie jestem w stanie powiedzieć na szybko. A co do serii let's playowych, tak jak mówiłem, nie mówiłem tego, chciałbym właśnie kupić kartę graficzną i wyrobić się, żeby zaprezentować wam zaraz po premierze grę Mafię 3. I mam nadzieję, że będzie jakaś wersja kolekcjonerska, bo w końcu chciałbym kupować wersje kolekcjonerskie gier, w końcu chciałbym tworzyć swoją półkę gamingową, która stanie koło mojego biurka i będzie się rozwijać wraz po prostu z rynkiem gier, wraz po prostu z rynkiem gamerskim i tak dalej. To by było na tyle, dosyć długi materiał, dosyć chaotyczny, niestety nagrywany drugi raz, ponieważ na pierwszym nie nagrał mi się w ogóle dźwięk, ale myślę, że jest nawet taki bardziej ogarnięty. Dobra, nie przeciągając, bo tu już nie ma sensu, powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz za wszystko przepraszam, jeszcze raz przepraszam za tą przerwę. Postaram się, żeby naprawdę to było ogarnięte i postaram się, żeby jakoś ten kanał funkcjonował, mimo tego, że mam dosyć ciężką pracę. Dzięki jeszcze raz za wyrozumiałość. Przepraszam was jeszcze raz za znowu taką przerwę i zapraszam do oglądania mojego kanału, polecania mojego kanału, będę to teraz mówił, ponieważ chciałbym jakoś wybić troszeczkę ten kanał, więc troszeczkę chamskiej reklamy nie zaszkodzi, a myślę, że ci co chcą, będą powiedzmy rozwijać ze mną ten kanał, ci co nie chcą, niech oglądają, to też jest dla mnie bardzo miłe. Więc dobra, nie przeciągając, bo już się gadam i nie wygadać się nie mogę, jak to zawsze ja. Dzięki jeszcze raz, jeśli macie jakieś uwagi, skomentujcie, standardowo subskrybujcie, jeśli ktoś jest nowy, w co wątpię, i zapraszam jeszcze raz do kolejnych materiałów, które niedługo się pojawią ponownie na moim kanale YouTube. Dzięki i cześć!